Witam, Daniel. No to jedziemy. Cześć, mi kijek chyba zaszwankował. Nie, no kurczę. Łamłeś? O kurczę. A, spoko. Łamłeś kij. Akurat dzisiaj, w najważniejszym dniu w roku. Musisz leić. No to wiesz, lecisz ciałem, a jak masz łokcie tak, to przytrzymają. Po to te łokcie są, żeby walił jakiś kamień, albo to tak. Tak, no. Bo nie wytrzymasz tak. To musisz tak, tak lekko ugięte, a nie robić kibelka, bo to no ile tak. Dobra. Ja to w ogóle nie wytrzymam, tak? No. Więc na pewno tak nie będę. Tak, prosty w nogach i tak lekko. Kolana razem i staraj się nie tak trzymać nogi. Okej. Okay. Bardziej do środka. Aha. Okej. Okay. Bardziej do przodu, bardziej je trzeba w tą stronę. Wtedy ci kolana ci się też zjadą. Okej. Okay. Dobra. Lepiej kolana trzymać razem. Później na trialu, jak będziesz jeździł, to wtedy już mogę. To tu będziemy te podjazdy robić? No myślę. A w ogóle, dlaczego się zgubiliście, powiedz? To nie my się zgubiliśmy. Wy po prostu chcieliście być przed nami. Przejeźdź kilka razy, pamiętając o technice. Nie o wszystko. Dobra, łokcie. Jedźcie wolniej, ale taką właściwą technikę. Okay. A później, jak ty szybko umiesz jeździć, bo to od razu też no. Potrafisz gazu dawać. Ale jeszcze dołóż technikę, będzie się fajniej. Okej, okay, dzięki. Te nogi można być przy motorze i tu, patrz, prawie i lekko puszczone. Dobra. I tak. Dobra. Tak i tu. Okej. Okay. I plecy w miarę o tako. Okej. Okay. I głowa patrzy i równym gazem. Tylko myśl o technice. Co się stało? Kolano. Kolano? Najgorsze co może być. Podparte? Nie. Podparte? Podparłeś się? Słyszałem? Podparłeś się? Nie, właśnie poleciałem na kolano. A no. Cały motor tak jakby nie przybył na kolano. Aha. Zabytkowe stodoły. Taka atrakcja. Jedziemy jeszcze raz? Teraz sytuacja wygląda tak. Ten kto jedzie, to niech jedzie. A nie zatrzymuje się, bo inny stoi. Przyjdziemy, wyciągniemy. Ok? Jedziemy na skuśkę. Na skuśkę. Trochę po śladach. Na skuśkę. Za kurzem. Nie ma drogi. Nie ma drogi. Także tak. Tak. Na azymut? Na azymut, na północny wschód. Czy masz go Simpson? Tak. Tylko czekaj, bo tu się paliwo chyba wylewa. Tak, to co, tak? To ja go spróbuję dźwignąć. Chyba
O, trochę naciekłe. Gdybyś był tak miły, no. Nagrywa się, więc odsłuchasz to później. Gdybyś był tak miły i przekazał nam te nagrania, które dzisiaj nagrałeś swoim GoPro, przekazałbyś je temu panu, to by się później znalazł w filmie. Nie ma problemu. To mówiłem ja, Bary. Dobra. Bartek, Dacun jadą za mną, później wy, na końcu Bary. Proktolog na końcu. Ja ma to sens. Zamyka od tyłu. Jak to dzisiaj rano powiedziałem, ten z tyłu zawsze przegrywa, tak? Proktolog Bary zamyka od tyłu. Zawsze jest wina tego z tyłu. No to ja zamykam. Wskazówka do tego, jak jeździć w błocie. O, super, o to właśnie miałem dopytać. Zasugerować, żeby... Pamiętajcie, że dwa słowa. Błoto zakleja oponę. Czyli powoduje, że opona się obkleja, obłaca i jej właściwości przyczepności są bardzo ograniczone. Można ją odbłocić, szczególnie tylną, w łatwy sposób, dodając gazu. Ona się... Prędkość odśrodkowa wyrzuci to błoto. Natomiast tak jak my tutaj jeździmy, nie ma takiej możliwości, ale na takich drogach macie trawę. Trawa oczyści wam oponę, co spowoduje, że ona zacznie mieć przyczepność. To nie grubość bieżnika ma znaczenie, tylko jego ostrość, czyli ostrość kostki. Dlatego nowa opona szosowa tutaj będzie lepsza niż zużyta kostkowa. Naprawdę chodzi o ostrość tych zębów. Ostrość jakby tego bieżnika. Okej? Okay? Generalnie to jest tak, popraw mnie jeżeli się mylę, ale mam wrażenie, że właśnie wszyscy zawsze najbardziej boją się piachu, a tak naprawdę to gorsze jest takie coś,
bo to jest tak śliskie, że na tym jest znacznie mniejsza kontrola niż w piachu i na tym jest się znacznie łatwiej glebnąć. No i plus jeszcze ewentualnie duże kamienie, na których też się przestawia, nie? Tak, tylko że tutaj może, tutaj jesteśmy w stanie jechać powoli, cały czas powoli, powoli, tak jakby się przedostać. Nie ma możliwości jechać po błocie kilometry, nie? One są i później ich nie ma. Tak. W piasku musisz użyć silnika, żeby jednak w ogóle jechać. Tutaj to nie jest takie potrzebne. Dlatego chyba stawiałbym piasek wyżej. Tak? Trudniej? Trudniej niż błoto. Okej. Okay. Bo tu jest technika trialowa. Ja wolę piasek. Żeby się utrzymać, wybalansować. No tak, ale szybko nie pojedziesz po błocie, bo tej kontroli za bardzo nie masz, tak? W momencie, kiedy masz zakręt, ale... no to... No tak. No, to prawda. Kwestia dyskusyjna. Kwestia dyskusyjna. Ja bym chyba piasek stawiał wyżej niż błoto. Okay. Do jazdy. Natomiast pamiętajcie, że kluczem jest opona. Jej jakby przyczepność do nawierzchni. Trzeba jechać po trawie, bo tutaj błota nie ma. Jak? No i tak musimy. Siły wróciły? Nie, jeszcze być nie. Jak to się przemoczone na maksa, to i tak będzie musiał. Nie, albo coś. Rozważyć moczenie. Odpowało. Takie życie. Dobrze, dobrze. No nie, ale to nie ma sensu. Pięta, pięta, pięta. No tak, ale jest to zapięte, nie ma jak specjalnie złapać, a za bardzo będzie. Ale to dobry patent był tutaj z tym tym. Jedzie po nas. O, zajebiście. O. Dobra, będzie. Szable w dłoni. Nie. Szable. Na koń. Naprawiony. O. Izolacja. A skąd masz tą taśmę? Z plecaka. Kto ma taką taśmę? Ja mam. Ty masz? No, ja mam różne rzeczy w plecaku. Generalnie. Jak jeździsz Ducati, to różne rzeczy musisz ja mieć. Zabandażowane. Ze sobą. Ja mam tą taśmę, wiesz, taką power tape. Duct tape'a, nie? A mini z powarki nie masz, nie? No właśnie, to mnie zaskoczyło. Są lepsze miejsca. O! We'll be right back.
Dalimy radę. Jak one idą bez obrotów. Bardzo dziękuję. To co? Daliśmy? Dziękujemy. Cześć. Piwo. Kolacja. Si. Zapraszam. Masz. Zdezynfekuję. Też o dezynfekcji jeszcze. Dziękuję. O! Było! To jutro nas budzisz, ten jeszcze pogramy. Dobra, weź spoko. A tylko się dmucha w to, czy się też wciąga, tak jak na saksofonie? A basoś? Na saksofonie się wciąga. Wciąga też? Tak. A no to ja jeszcze. No bo buchę masz pisaną. Tak. Dobra, a nie, poczekaj, bo to sobie przerzucę tutaj. Tak. I gitara. Buchę masz pisaną. Buchę masz pisaną. No. Dobra, przegadę, zobaczymy jak cię poprowadził. No, bardzo dobrze cię poprawić. No i bajer. Ręka ci się trzęsie. Króliczek drży. Rowerem, nie? Trzeba samochodem. A to rowerem jedziesz? Nie, dobrze, to tak jak myśmy wczoraj jechali, tu. O, tu dobry karpis. O, tutaj dobry bardzo karpis. Dobrze. Dobrze, nie mam wamirów. Tutaj jest ten zamek, byliśmy, Wodowice dojedziesz. Tu jest podzamcze, bardzo dobrze, tu. Dobry kierunek, to jest fajna droga. Klucze, tu masz pustynię. Cześć wszystkim, witam was po dłuższej przerwie, witam was z miejscowości Kamyk, z folwarku Kamyk. Przez cały weekend gościliśmy u Dominika, instruktora jazdy enduro. Wspaniały weekend, wspaniali ludzie, świetna przygoda. Bardzo fajnie, że firma Motuls postanowiła jako pierwszy raz zorganizować taki prolog przed właśnie wyjazdem konkursowym. Super sprawa, mogliśmy się poznać, mogliśmy troszeczkę pojeździć, mogliśmy poupalać właśnie motocykle w terenie, poznać swoje możliwości i przygotować się niejako troszeczkę technicznie do właśnie wyjazdu do Kirgistanu. Także świetna sprawa, słuchajcie, jak będziecie kiedyś w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, polecam wpaść właśnie do tego malowniczego miejsca, gdzie Dominik raz, że prowadzi wspaniałą cukiernię, robi świetną kawę, wypala w ogóle sam ziarna tutaj tej kawy, przygotowywuje właśnie do podawania w swoich tutaj kawiarniach, naprawdę wyśmienita. No i jedzenie to jest coś wspaniałego, coś przepysznego, pizza z prawdziwego pieca, ciasto, no coś, no w ogóle kosmos, to jest chyba jedna z najlepszych pizz, jakie w życiu jadłem. Druga sprawa, specjały kuchni regionalnej, też naprawdę świetne. No i dla fanów motoryzacji, dla fanów jazdy na motocyklach, Dominik oferuje właśnie, jak widzicie w tle, motocykle Honda CRF 250 Rally, na których to właśnie prowadzi szkolenia motocyklowe, daje wskazówki, podstawy nauki enduro, jak prawidłowo skręcać, jak hamować, jak podjeżdżać pod wzniesienia, jak zjeżdżać z tych wzniesień. I przez cały weekend na przykład możecie sobie doskonalić te właśnie elementy. A powiem wam, że terenów tutaj takich do pojeżdżenia, do jazdy jest naprawdę bardzo dużo i są to świetne tereny, widokowo naprawdę coś niesamowitego. Także słuchajcie, Motul Asia Tour prolog uważam za zamknięty, natomiast już no nie mogę się doczekać łącznie z innymi uczestnikami prawdziwego wyjazdu do Kirgistanu. Także teraz zapinamy, słuchajcie, wszystkie rzeczy. Zobaczcie, jak motor w ogóle jest
dopakowany. Coś niesamowitego. Oczywiście nie obyło się bez przygód. Złamał mi się kijek do selfie, do GoPro. Co się jeszcze wydarzyło? Urwała się podeszwa od buta. No i Multistrada też oczywiście musiała coś dodać od siebie. Mianowicie wypaliła dziurę w kolektorze. Nie wiem, czy to będzie widać, ale już pokazuję. O, w tamtym miejscu. Teraz są takie gustowne. Teraz są takie gustowne opaseczki. Zobaczymy, na ile one dadzą radę. No, mam nadzieję, że dadzą radę. Dajesz, Dareczku! Wolnie to jest. Pani panie dostaje. Nie, pani to dostaje. Dostaje, bo dymi. No kręć, kurwa, Darek, on odpali, bo dymi, no. Odpowietrznik chce, odpowietrznik chce weź. No. I nie bądź płaj za Darek. No, jeszcze. Dajesz, kręć! Już. Pójdzie, bo dymi! Tak się jest. A jest paliwo? Jest. No i właśnie z takimi osobami jedziemy do Kirgistanu. Będziemy jeździć takim sprzętem. Odpalą wszystko. To jest gaz na pewno? Tak. Czy my możemy 8-4. Usłyszeć na kawę, przepraszam? Dawaj. Czekaj. Dawaj. Zaraz do końca. Co się stało? Kompresji nie ma! Może na pych! Ale jest prawie na rakicie! Czyli Darku, co się stało? Czemu to nie działa? Chyba, że my coś źle robimy, ale to nie zgasło dźwignia. Będzie lało chyba. Nie ma takiej możliwości. Pogoda jest zamówiona, także załatwiona jest. Ostrożnie. Trzymaj się na razie, ształeczka, hej. Jeszcze raz, trzymaj się. Na trasie. Dokładnie. Widzimy się za jakiś czas. Myślę, że tak. Każdy nagromadził trochę doświadczenia. Dla mnie to w ogóle był jakiś maks, dla ciebie pewnie mniej. No ale lepiej przygotowani, z większym doświadczeniem. Fajnie, że się poznaliśmy w ogóle, to już jest, wiesz. Będzie zajebiście, zobaczysz. Super. Trzymaj się. To jest jak chcę jechać szybko, na przykład w korku. W korku jedzie szybciej, nie? I faja! Co za menda! Cichutko, nie? Teraz można jechać. Zrobił porządek. Wiem wszystko. No. Dobra. Trzymajcie się, na razie.